pani doktor habilitowana Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wreszcie w studiu, bardzo się cieszę. Dzień dobry. Ja również. Dzień dobry, pani redaktor. Pani doktor, ponieważ przed chwilą słyszeliśmy wszyscy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który wspominał to, co dekadę temu. Świat zmienił się w sposób absolutnie diametralny. To, co dzieje się w Ukrainie, no to już jest w ogóle ogromna tragedia i dla tego kraju, i dla naszego regionu. I dla świata. Zupełnie inaczej za czasów Euro 2012, którego rocznica wczoraj była, to wszystko wyglądało. Ale mamy deklarację polskiego Pałacu Prezydenckiego, dlatego że szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, czyli pan Jakub Kumoch, powiedział, że Polska chce, żeby Ukraina już w tym miesiącu została uznana za państwo kandydujące do Unii Europejskiej. To tak w kontekście być może czegoś lepszego pomyślmy. Czy pani zdaniem to w ogóle jest możliwe? Czy tej jedności w Unii, delikatnie mówiąc, zabraknie? No, chwilę temu Karl Nehammer bodajże mówił o tym, że raczej nie jest to bardzo prawdopodobne, żeby rozegrało się to tak szybko. Oczywiście to wcale nie oznacza, że musimy uważać, że to, co mówi kanclerz Austrii, jest akurat istotne. Natomiast na pewno jest to najważniejsza osoba oczywiście w państwie członkowskim. Przy czym teraz zależy to od Komisji Europejskiej tak naprawdę, bo pamiętajmy, nie ma czegoś takiego jak przyspieszona ścieżka. Nie ma. Więc w sensie prawnym to wszystko musi być absolutnie dopięte na ostatni guzik, żeby nie było żadnej wątpliwości i żeby później nikt oczywiście nie kwestionował na przykład prawnie decyzji komisji czy jakiejkolwiek instytucji europejskiej w kontekście właśnie członkostwa Ukrainy potencjalnego. Więc to jest pierwsza kwestia. Nie ma mowy o żadnych przyspieszonych ścieżkach, co też oznacza, że jeśli ktoś ma takie pomysły, to nie należy traktować tego poważnie. Ale ponieważ w tej chwili to jest Komisja Europejska, to Komisja Europejska zdecyduje o tym, czy nadać Ukrainie status państwa kandydackiego, bo Komisja Europejska uzyskała pozytywną opinię Parlamentu Europejskiego, pamiętamy, i zyskała też jakby zezwolenie Rady na to, żeby się zajęła sprawą. W związku z czym teraz, jeżeli Komisja Europejska uzna, że tak, to jest dobry wniosek i on daje podstawę sądzić, że można nadać Ukrainie status państwa kandydackiego, no to później oczywiście jeszcze muszą to zatwierdzić państwa członkowskie. I tutaj jest pies pogrzebany. Dokładnie, dlatego że tutaj pojawia się pytanie, jak one będą głosowały. I tak, o ile można przypuszczać, że Węgry mogą próbować, one dzisiaj o tym głośno nie mówią, ale mogą próbować torpedować tę kwestię, ponieważ Viktor Orban jest w sposób jawny, oczywisty, prokremlowski, proputinowski i tutaj żadnej wątpliwości nie ma. Pytanie, czego on zażąda, żeby dać się przekonać wielkodusznie. To jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, są też kraje, które pryncypialnie po prostu podchodzą do tej sprawy, to znaczy rzeczywiście mają wątpliwości, zwłaszcza w kontekście swoich możliwych zysków politycznych, bo nie ma, to już nie pamiętam, kto to powiedział, ale to był bardzo mądry człowiek, który powiedział, że nie ma w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej lepszej szansy na zdobycie kapitału takiego politycznego, wewnętrznego w swoim kraju, niż jakiś trzeci kraj, na którego los można wpłynąć i można tym zagrać populistycznie, a niczego nas to nie kosztuje, nic nas to nie kosztuje, tak? Niczego nie ryzykujemy. I akurat niestety Ukraina jest w tej chwili w takiej sytuacji, więc taka Austria czy w Holandii też podejrzewam, że może to być istotna kwestia. Mogą powiedzieć pewnie we Francji, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale we Francji to już będzie chyba po wyborach, więc zobaczymy jak będzie wyglądał wynik wyborów. Ale może się zdarzyć, że te kraje będą głośno mówiły, że a może spróbujmy inaczej. Na pewno to nie będzie jawnie antyukraińskie, ale może to być rzeczywiście jawnie i solidarnie proukraińskie. Dokładnie tak. Natomiast ja myślę, że jest szansa, żeby Komisja Europejska znalazła z tego jakieś wyjście i dlatego Polska powinna robić absolutnie wszystko. Zresztą kraje bałtyckie też. Jest coraz więcej woli politycznej po stronie państw zachodnich też. Na przykład, nie wiem, Włosi powoli się przesuwają ku Ukrainie i to w taki sposób, który naprawdę może przy ich jawnym poparciu i takim oczywistym poparciu dla Ukrainy może wręcz zdecydować, dlatego że Włochy wyrastają w tej chwili na jeden z najważniejszych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Więc szczególnie przy wybrykach pana Macrona i pana Scholza. Dobrze, dokładnie pani, tak. Pani doktor, to jeszcze jedna kwestia, bo mówi pani, że wiele tutaj, a właściwie znacznie więcej niż wiele, zależy od Komisji Europejskiej.
nie chciałabym być chyba dzisiaj Ursulą von der Leyen. To są dla niej bardzo trudne czasy. Tak, ona ma w ogóle pod górkę ostatnio, zwłaszcza, no że w Odnowić Europę, tak we frakcji parlamentarnej zaczęto zbierać podpisy pod wnioskiem o jej odwołanie. Znaczy tak, to jest oczywiście bardziej PR-owe, to należy podkreślić, niż rzeczywiste zagrożenie dla Ursuli von der Leyen. Mówię teraz o tych podpisach, ponieważ no, przedstawiciele tej frakcji akurat powiedzieli w tej debacie, bo pewnie do niej pani nawiązuje, ja zaraz też, ja ją oglądałam wnikliwie, tam rzeczywiście pojawiły się takie sformułowania, że jeżeli zostaną wypłacone Polsce środki, to rzeczywiście, no, no, Alde i, to straci i Ursula von der Leyen w ogóle mandat do tego, żeby sprawować. Dokładnie tak. A parlament, oczywiście parlament pod tym względem ma istotne znaczenie, ponieważ parlament przecież musiał zatwierdzić komisję i tak samo parlament może ją odwołać. Więc teraz po stronie Ursuli von der Leyen leży kwestia rzeczywiście wyegzekwowania od strony polskiej, od polskiego rządu tych kamieni milowych, ale w sensie faktycznym. No i tu chyba się pani von der Leyen zderza ze ścianą. Niestety tak, dlatego że już wiemy, że w komisji sejmowej odrzucono bodajże 23 z 29. Wszystkie te najważniejsze poprawki. Wszystkie senackie. Najważniejsze poprawki senackie zostały chyba tylko takie redakcyjne, co oznacza, że w zasadzie wyrzucono do kosza w zasadzie no, istotę reformy, która mogła doprowadzić do tego, że te kamienie milowe rzeczywiście zostaną osiągnięte. Co to oznacza? No to oznacza, że powinniśmy my jako Polacy oswoić się z myślą, że nasz rząd pozbawia nas środków, które powinniśmy dostać, gdyby ten rząd nie dążył no, do tego, żeby przede wszystkim ugruntować swoją władzę, a nie żeby realizować interesy Polaków. Co więcej, to jest oczywisty szantaż Zbigniewa Ziobry. On tutaj widać, że naprawdę rozdaje karty. Ja zresztą akurat jestem w trakcie pisania rozdziału do książki o procesach dedemokratyzacyjnych w Polsce i Zbigniew Ziobro tam, ja sobie sprawdziłam, ile razy on próbował wpływać na tok postępowań w Sejmie, jakich on czasami po prostu skrajnie niekonstytucyjnych też aktów dokonywał. To jest niesamowite. Zresztą nie tylko on oczywiście. Słyszała pani o tym, że paralizatorem i kajdankami 10-letnie dzieci w poprawczakach mają być traktowane? O Boże, nie, to tego to jeszcze, taki nowy projekt, to jeszcze do mnie nie dotarło. Zajmuje, ale ale to jest niesamowite, dlatego że ja na razie czytałam tylko o procedowaniach ustawy o Sądzie Najwyższym, tej pierwszej, której prezydent nie podpisał, potem natychmiast uchwała. No dobrze, pani doktor, tylko co dalej w związku z tym? Rząd, tak jak pani twierdzi, pozbawia nas rzeczy, które nam się po prostu należały, cytując. Tak. I to jest wina rządu, to należy naprawdę podkreślić. Ja nie cierpię słowa wina, ale to naprawdę jest odpowiedzialność rządu. Tylko teraz pytanie, czy Polacy zdają sobie z tego sprawę lub zdadzą sobie z tego sprawę wkrótce, czy jednak ta narracja i propaganda, która się wylewa z mediów prorządowych, spowoduje, że raczej zaczniemy mieć coraz bardziej antyunijne nastroje, ponieważ oni nie chcą dać nam pieniędzy, które nam się należą, to Unia nas okrada i jeszcze w dodatku próbuje pozbawić suwerenności. Która szala się przeważy? Znaczy, pani redaktor, to jest trudno ocenić, dlatego że jeśli bierzemy pod uwagę takie podstawowe wskaźniki, jak oglądalność, tak, no to oczywiście fakty w tej chwili jako chyba najbardziej oglądalny program informacyjny powiedzmy, że dominują, ale co z tego, jeżeli za chwilę prawdopodobnie będą przez te techniczne problemy 2,5 miliona gospodarstw domowych będzie... I właśnie to chciałam powiedzieć. A państwa program ogląda kilkaset tysięcy osób w internecie, więc jest cień szansy na to, że rzeczywiście ta informacja się przebije, ale to nie zależy tylko i wyłącznie od mediów. Oczywiście media są super istotne i dlatego wskaźnik na przykład wolności mediów w Polsce w tej chwili spadł dramatycznie i to naprawdę mamy w Unii Europejskiej, tak. No, na 66. Tak? Ja przypomnę tylko Polakom, że w 2015, zanim PiS doszedł do władzy, byliśmy na 18. miejscu. Dlatego to jest super istotne, ale ogromna odpowiedzialność spoczywa też po stronie opozycyjnej. I to jest bardzo istotna kwestia, dlatego że opozycja musi ustami po prostu maksymalnie dużej liczby swoich przedstawicieli jeździć w teren. Jeździł Donald Tusk, pani doktor. A wie tak, pani, ale to jest za mało. Pozostali? To jest za mało. No właśnie, nie wiem. Ja powiem oprócz szczerze. Tego, że na Twitterze. No właśnie, i ten Twitter mnie wkurza, przepraszam za kolokwializm, ale maksymalnie, dlatego że ja nie mogę w to uwierzyć, że przedstawicielom opozycji wydaje się, że dwukrotnie w ciągu dnia, oni tam pewnie przeszli jakieś szkolenia, tak, kiedy to trzeba wrzucać, te tweety i tak dalej. Mają 2,5 tysiąca lajków i im się wydaje, że robią wielką politykę w Polsce. Dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Ale na przykład wczoraj po tym,
tym, jak publicznie powiedziałam też przez medium konkurencyjne, że rzeczywiście za mało opozycja jeździ po Polsce, to nagle się odezwały osoby, które mówią, ale nie, no przecież przedstawiciele lewicy jeżdżą, są jacyś ludzie, którzy jeżdżą, tutaj proszę nas nie deprecjonować. No nie jest to prawda, bo gdyby rzeczywiście było to efektywne działanie, to znaczy, że na polskiej prowincji, to znaczy, że nie wiem, w miejscowości, z której pochodzę na przykład, że ludzie wiedzieliby, jaka jest na przykład oferta opozycji, jeśli chodzi o to, co po PiSie potencjalnie. Mhm. W tej chwili takiej oferty nie widać. Owszem, jest inflacja i owszem, można mówić o tym, a przecież polski rząd bardzo skutecznie Polakom wkłada do głów, że to jest putinflacja i tak dalej. No nie jest to prawda, bo taka sama putinflacja jest na przykład we Włoszech, ale jest znacząco niższa niż w Polsce. Czy w Niemczech, które są jeszcze bardziej uzależnione i od Rosji na przykład, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, mhm. dokładnie, tam inflacja jest o połowę niższa niż w Polsce. Ja też nie wiem na przykład, jaka jest marża Orlenu, tak? Oczywiście ja rozumiem, że Orlen to jest firma, która musi się też liczyć z akcjonariuszami na przykład, nie może działać na szkodę spółki. No Orlen dzisiaj chwali się 10-miliardowym zyskiem rocznym. To tym bardziej, tak? To jeżeli my mamy taką sytuację, że powiedzmy paliwo jest po 8, po 9 zł, to znaczy, że jednak mimo wszystko to nie jest tylko putinflacja, bo na przykład we Włoszech paliwo podskoczyło o tam, nie wiem, kilka centów, kilka eurocentów, więc no szczerze mówiąc naprawdę, jeżeli polski rząd coś takiego mówi, to znaczy, że delikatnie rzecz ujmując mija się z prawdą, już nie wspominając o tej całej aferze na przykład z obligacjami pana premiera. Ja nie rozumiem. Pan premier, gdyby naprawdę nie miał nic do ukrycia, to by po prostu wyszedł i powiedział, kupiłem obligacje wtedy on i wtedy. On powiedział, że on się zachowuje proobywatelsko, bo to pomaga walczyć z inflacją. Tak, tylko on nie powiedział, kiedy... Namawiał. No właśnie. No nie powiedział, kiedy kupił obligacje, a jeżeli... Tylko czy miał wcześniej informację przed resztą społeczeństwa dotyczącą tego, jak będzie wyglądała inflacja. Co więcej, mógł mieć wcześniej informację, a na przykład później informować społeczeństwo, że sytuacja jest stabilna, prawda? No coś takiego jest absolutnie niedopuszczalne i tu nie chodzi o to, czy to jest złamanie prawa, czy nie. To jest po prostu wprowadzanie ale Polaków pan premier w błąd. Nie odpowiadał, i pewnie nie odpowie. No i co mu zrobimy? Co więcej, Jarosław Kaczyński także nie pan odpowiada. No dokładnie. No i tu właśnie pies jest pogrzebany. To znaczy polskie społeczeństwo powinno rozliczyć pana premiera i za rozmijanie się z prawdą, i za takie działanie na granicy. To nie jest działanie na granicy prawa nawet. To jest działanie bardzo nieetyczne. A przecież w polityce etyka jest istotna. Jeżeli zastanawiamy się, czy polityk jest wiarygodny, tak, no to właśnie po to się zastanawiamy, żeby wiedzieć, czy on sobie kupi obligacje za 4,5 miliona złotych, a Polakom będzie wmawiał, że inflacji nie będzie. Czy to jest człowiek, który mówi, proszę kupować obligacje, ja też kupuję, inflacja będzie wysoka, no skorzysta jakaś część społeczeństwa, mm-hmm. tak? Reszta będzie musiała na przykład ponieść koszt. To jest uczciwe. Tego pan premier absolutnie nie powiedział. I to jest właśnie niestety, ale taka bardzo wybiórcza polityka, która powoduje, czy wybiórcze załatwianie jakichś tam powiedzmy interesów politycznych, które niestety, ale też prowadzi do tego, że no nie można mieć wrażenia, że to jest działanie propaństwowe, czy działanie na korzyść społeczeństwa polskiego, tylko jest to działanie na rzecz bardzo konkretnych grup, które no albo są blisko władzy, albo są grupami, które mają po prostu potencjalnych wyborców tak w sobie. To teraz trochę o tym, co się w weekend wydarzyło. Mam na myśli konwencję Prawa i Sprawiedliwości, na której oprócz takich śmiechów i chichów spowodowanych żartami o Donaldzie Tusku właściwie, ja nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, ale tam brakowało pary. Na przykład w przemówieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To nie jest tak, że on był jakiś czas temu niesamowicie charyzmatycznym przywódcą, ale on te wystąpienia miał dobre. On je dobrze wygłaszał, on miał je dobrze napisane, one były logiczne, one były dobrze skonstruowane. Szczerze, ja nie miałam zielonego pojęcia, o czym mówi prezes, a naprawdę starałam się, no, ze względów oczywistych, jakoś ogarnąć całą tę sytuację. Oprócz tego, że padło chyba z 15 razy Ukraina musi wygrać, no to i że inflacją sobie poradzimy, ale nikt nie wie, jak to zrobić, bo tylko ci, którzy chyba nawet nobliści nie pod... Znaczy, zero logiki tam było. Z czego to wynika, pani zdaniem? Co tam się dzieje? Myślę, że tak. Po pierwsze, moja babcia zwykła mówić, że z pustego to i Salomon nie naleje, że naprawdę, żeby móc mówić o czymś bardzo konkretnym, trzeba mieć o czym mówić, a niestety póki co sytuacja jest trudna, to znaczy jest szalejąca inflacja i oczywiście Polska pomaga Ukrainie bardzo znacząco, tylko też pamiętajmy, że gro tej pomocy to jest pomoc społeczeństwa, trzeciego sektora, samorządów, a tak naprawdę państwo polskie pomaga w stopniu ograniczonym i zdecydowanie poniżej możliwości. Zresztą jest świetny raport w tej chwili Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych, która ECFR, która opublikowała taki raport dotyczący suwerenności w Unii Europejskiej i też między innymi suwerenności różnych krajów. I Polska została tam oceniona jako jeden z sześciu krajów, szósty kraj od końca po prostu.
prostu pod względem tego, jaki my mamy realny wpływ na rzeczywistość, jaki deklarujemy, jaki mamy realny. Unia Europejska jako całość działa jakby powyżej swoich możliwości, czyli te deklaracje polityczne naprawdę są daleko idące. Zresztą ja jestem zaskoczona, bo Ursula von der Leyen mogłaby zrobić znacznie mniej. Ona teraz jest pod obstrzałem, ale to jest kobieta, która jednak wzięła na siebie odpowiedzialność za to, żeby Unia była jednak jednością i próbuje to zrobić mimo naprawdę bardzo trudnej sytuacji, bo proszę pamiętać, że taki Orban, który mówi, nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi, no z nim trzeba sobie jakoś poradzić, żeby sankcje wprowadzić, tak? A to jest człowiek, który na pewno stawia naprawdę bardzo ostre warunki. Wyśrubowane, tak. Wyśrubowane. I ona to próbuje jakoś utrzymywać mimo braku wsparcia ze strony Scholza, mimo braku wsparcia ze strony Macrona. Ona naprawdę sobie z tym całkiem matka nieźle radzi. Matka dzieci sobie zawsze ze wszystkim właśnie poradzi, to chciałam powiedzieć. Doktor. Matka siódemki dzieci, a mimo wszystko robi to świetnie. I w związku z tym ja bym powiedziała, że Polska pod tym względem działa poniżej swoich możliwości. Więc działa tak naprawdę społeczeństwo obywatelskie, działa tak naprawdę trzeci sektor, działają samorządy, a polski rząd mógłby, ale jednak mimo wszystko robi za mało. Więc nawet tej sprawy nie dało się jakoś tak bardzo mocno rozmuchać. Poza tym też nie wiadomo, kiedy będą wybory. Chyba Jarosław Kaczyński nie miał za bardzo pomysłu, czy na przykład nie wystrzelać się, przepraszam za ten kolokwializm, ale my tego używamy czasami w naukach politycznych, z jakichś pomysłów, które na przykład za półtora roku już w ogóle nie będą działały, albo już jakby społeczeństwo przywyknie do tego, że ciągle ten PiS coś obiecuje, ale inflacja im za chwilę zje, no i właściwie albo co wyjdzie z tym jak zrobić. Z Polskim Ładem, że ją albo wyjdzie zamachowe, a wyszedł dokładnie, z potworny dokładnie. Kapiszą. Więc ja myślę, że on po prostu chciał przeczekać i powiedzieć coś, cokolwiek. Napisano to bardzo zachowawczo, co on przeczytał. Trochę no gdzieś tam to miało być lekkie. A pomysł ruszenia w Polskę, to nie jest początek prawdziwej kampanii? Kampania w PiSie trwa cały czas. To, czyli gonią to jest Tuska, absolutnie niewątpliwe. Który pojechał w Polskę? Oni trochę gonią Tuska, ale oni też jeżdżą, tylko akurat nogę podstawił im pan wiceminister, który pojechał w Polskę po to, żeby no zastosować i pacanów się tak, kłania, sankcje. Tak wygląda praktyka jechania polityków Zjednoczonej Prawicy w Polskę. Zaczął dokładnie rozmawiać tak z obywatelką, spotkanie nieustawione, co się zdarza rzadko w tak tym przypadku akurat. No ale dobrze, to już skoro pani o tym wspomniała, ja chciałam chwilę później, ale to kontynuujmy. Aha. Szybka i dobra reakcja Jarosława Kaczyńskiego wczoraj? Szybka, dobra. Dobra w tym sensie, że efektywna na pewno, tak, ale na szczęście, i mówię tu na szczęście nie ze względu na sympatię czy antypatię, tylko ze względu na pewną uczciwość wobec wyborców i wobec Polaków, skierowana raczej do własnego elektoratu. To znaczy oczywiście my jako politolodzy też doceniamy to, że on to zrobił szybko, ale ja to widzę inaczej. To znaczy ja to widzę w taki sposób, że oto Polska, kraj, który rzekomo jest krajem demokratycznym, jak twierdzi oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Pan Legutko w Parlamencie Europejskim twierdził, że my mamy 1000 razy lepszą sytuację niż taka Hiszpania na przykład, którą pragnę przypomnieć rządzi socjaldemokratyczny Pedro Sanchez, który jest bardzo dobrze oceniany w tej chwili za swoje rządy. I no przynajmniej powiedzmy przez większość komentatorów. I skoro Polska jest taka demokratyczna i jest tak wspaniale, to dlaczego jeden człowiek, czyli Jarosław Kaczyński, pokazuje palcem, pan będzie zwolniony, pani nie będzie zwolniona i to nie będzie zwolniona naczelniczka poczty, tak? Ludzie, tam są jakieś procedury, przepraszam, tam jest jakaś odpowiedzialność dyscyplinarna albo jej nie ma. Tak w tym przypadku był to oczywisty pretekst, ta kobieta nie zrobiła niczego, co miałoby spowodować jej zwolnienie, a jednak no, sprawa się pojawiła, tak, nadgorliwy, a właściwie no, chyba moralnie po prostu absolutnie nagannie do takiej oceny wiceminister dokonał czegoś takiego, co jest... Mi się to z trudem mieści w głowie, tak, żeby po prostu wiceminister ze względu na krytykę wykonywał telefony, żeby zwolnić pracowniczkę poczty. To jest coś absolutnie bez nazwy. No ale później jest Jarosław Kaczyński, który pokazuje palcem, pan będzie zwolniony, pani zostaje. Przecież to jest jakieś centralne zarządzanie po prostu, nie wiem, no czym, no sytuacją w Polsce. A nie dziwi... jak, przepraszam, ale jeżeli Putin na przykład może powiedzieć, pan idzie na front, pan jest zwalniany i tak dalej. I przepraszam, ja rozumiem, że to porównanie jest takie mocno grube, ale z drugiej strony to niestety zaczyna się właśnie od takich rzeczy. A my wiemy, że jeżeli Jarosław Kaczyński jest uznawany za naczelnika Polski i wczoraj mieliśmy tego naprawdę bardzo dobry i dosadny przykład, to w takim razie naprawdę warto by się zapytać, warto by postawić pytanie, czy jesteśmy krajem demokratycznym, w którym rzeczywiście są procedury, w którym jeżeli jest taka sytuacja, że wiceminister na przykład dokonał czegoś takiego, to jest jakieś spotkanie wewnątrzpartyjne, są jakieś dyskusje, jest oczywiście nagana, bo on zasługuje na naganę ze wszech miar,
Natomiast no mimo wszystko to nie jest tak, że naczelnik pokazał palcem i sprawa załatwiona. Oczywiście to się podoba elektoratowi PiS-u. Oczywiście my to też doceniamy, no bo PR-owo to się pewnie sprzeda, ale to świadczy tylko o tym, że naprawdę w Polsce w tej chwili sytuacja nie wygląda dobrze, jeśli chodzi o to, w jaki sposób kraj jest zarządzany po prostu. To jeszcze słów kilka o opozycji, bardziej o Donaldzie Tusku, który no właśnie zaskoczył panią tymi deklaracjami. Po pierwsze legalna aborcja do 12 tygodnia życia, po drugie zmiany dla osób transpłciowych w prawie i po trzecie kwestia związków partnerskich. Dlaczego Donald Tusk decyduje się w tej chwili na no, tak daleko liberalne, światopoglądowo deklaracje? Jest kilka powodów. To znaczy nie sądzę, żeby to było dla Tuska jakoś tam wyjątkowo trudne. On jest politykiem doświadczonym oczywiście. I chociaż jest też politykiem, który zawsze no, wyrażał się w sposób raczej konserwatywny o tego typu kwestiach i zresztą o tym świadczy chociażby to, że za czasów jego rządów te sprawy nie zostały jeszcze załatwione. Natomiast jest kilka powodów, dla których on mógł to zrobić. Po pierwsze, nad Rafałem Trzaskowskim zebrały się czarne chmury ze względu na niefortunne sformułowanie, którego użył i Donald Tusk niestety też nie zareagował chyba, ja bym na jego miejscu zareagowała inaczej, ale mam wrażenie, ja bym powiedziała, no bo Donald Tusk powiedział, no wymknęło mu się, przeprosił i tak dalej. Okej, natomiast no jednak mimo wszystko mamy inflację 14%, mamy wojnę na Ukrainie. Drodzy Państwo, mamy większe problemy, dokładnie tak, ale mógł to przynajmniej dodać. Ale to chyba nie do końca chciał zrobić, dokładnie, nie do końca chciał zrobić. Natomiast mimo wszystko Rafał Trzaskowski był jednak tym bardziej... kraj, w którym się pochylamy nad dupiarzem, a nie nad inflacją. A nie nad inflacją, powinien być, ale to nie do końca niestety jest tak w tej chwili w Polsce. I no, Rafał Trzaskowski miał być tym, który był bardziej progresywny, taki, który miał zagospodarować ten elektorat i miał na to potencjał i ma nadal, tak? No ja nie twierdzę, że to w jakiś sposób zniweczy w tej chwili jego plany polityczne, bo to oczywiście nieprawda. Natomiast rozmuchano tę sprawę. Ja znowu apeluję do opozycji, bo ja tego nie rozumiem. Twitter to jest jakieś tam narzędzie, ale przede wszystkim dociera do przekonanych, więc to nie ma większego sensu i to dotyczy obu stron. Natomiast jednak w internety znacznie lepszy jest PiS i to jest w ogóle i cała prawa strona sceny politycznej i radykałowie, więc też walka na tym polu nie ma większego sensu. Natomiast to, dlaczego ja słyszę na przykład od przedstawicieli opozycji, że nie ma sensu pojechanie tam w teren, bo my nie przekonamy tych ludzi, to jest bzdura, bo ja bardzo dużo rozmawiam z ludźmi, którzy czekają na to, aż im... opozycja coś zaproponuje, bo oni wcale nie chcą głosować na PiS. Hołownia coś próbuje proponować, ale to jest jeszcze za mało. Poza tym, jest Hołownia chyba w tej chwili. Dokładnie, poza tym nie ma struktur, nie ma też niestety obawiają się takie osoby, że to będzie stracony głos po prostu, jeżeli zagłosują na niego, więc jednak czekają, aż zaproponuje coś ta opozycja, powiedzmy, która naprawdę ma szansę wygrać. No i tu jest pies pogrzebany, że ta opozycja na razie nie ma co zaproponować, więc Donald Tusk chyba wychodzi naprzeciw tej bardziej liberalnej grupie wyborców, czyli przede wszystkim wyborców młodszych, nie wiem, no na przykład nauczycieli też prowincjonalnych, którzy to są ludzie postępowi, to są ludzie, którzy rozumieją, czym jest aborcja i rozumieją, że nie wiem, grupie LGBTQ+, się należą prawa tak jak wszystkim innym osobom. Natomiast jednak to jest też jakby taki znak, że będzie próbował jednoczyć opozycję. Bo są dwa pomysły. Jeden pomysł, oprócz tego, że opozycja idzie, każdy idzie oddzielnie, ale to się źle skończy, to ja mogę powiedzieć od razu jako politolożka i mająca świadomość, jak wygląda system przeliczania głosów na miejsca w parlamencie, DONTA, który obowiązuje w Polsce. Jeżeli PiS niczego nie zmieni oczywiście, a to akurat jest na korzyść PiS-u, więc jeżeli będzie majstrował przy ordynacji, to raczej nie w tym obszarze. Więc jeżeli to będzie wyglądało w ten sposób, że opozycja będzie chciała pójść w dwóch blokach, no to Platforma będzie musiała pójść w którymś i raczej nie pójdzie z PSL-em i z Hołownią, więc tym bardziej, że Hołownia tego prawdopodobnie nie będzie chciał, więc pewnie będzie musiała pójść z Lewicą albo z czymś w rodzaju Lewicy, no, nie chyba, wiem, no, zależy jak ona będzie wyglądała. Czyli sam załatwi sprawę jednej listy. No, ale no chyba, że... W przyszłości. Dokładnie, ale to może być jeden z powodów, dla którego on w tej chwili już wychodzi z tymi postulatami. Poza tym to jest dobry moment na przetestowanie też tego, jak to zostanie odebrane, oczywiście, i w razie czego później jeszcze złagodzenie sytuacji. Na przykład wystawienie Trzaskowskiego, który to odium weźmie na siebie, tak, a Tusk, który jednak wróci do, powiedzmy, tego bardziej konserwatywnego. Też zgrana płyta już. Pani Dokładnie. Doktor, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję pięknie. Doktor habilitowana Renata Mieńkowska, Norkienne Uniwersytet Warszawski.